Every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. To jest najważniejsze, to też jest nawet ważne. Dołącz do grupy. Witam wszystkich w nowym odcinku u mnie na kanale. Oczywiście kanał pasowałoby zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robisz, i udostępnić ten film. Oczywiście ściągawka, jak to wszystko zrobić, te bardzo, bardzo trudne rzeczy, jest przed rozpoczęciem filmu, takie krótkie gówno. I tak, wsiądźmy sobie do naszej 60, bo dzisiaj będziemy kosić trawę. Wiele osób pytało o tą 60, jeszcze nie mam pojęcia, kiedy będzie wydana, ale na pewno zostanie wydana, tak jak wszystkie mody tutaj, co widzicie, jeszcze tam za stodołą są. Bizon tylko nie zostanie wydany, no bo zostanie wydany inny. Dobra, brony w sumie... czy one tutaj by nam przeszkadzały, czy nie? Dobra, powiedzmy, że brony możemy sobie w sumie odczepić nawet i w tym miejscu, one tu raczej nie powinny nam przeszkadzać. I teraz tak, potrzebujemy wyciągnąć tą kosiareczkę. Uda się czy nie? Bo tutaj widzę, tutaj do orki jest ten przygotowany ciągniczek, już też zostanie wydany, tak samo jak i ten. Bo już mam i tak, a nie, nie uda się raczej, bo i tak mam już dwie nowe zabaweczki przygotowane w miejsce tych dwóch, ale to już pod LS-a 17. Także wszystko co jest na odcinkach będziecie mieli i tak wydane. Dobra, możemy sobie go przestawić, powiedzmy, to miejsce tutaj raczej już nam nie będzie przeszkadzał. Tą kosiarkę trzeba wyjąć. Dobra, w tym miejscu go zostawimy. Ale ładny jest, no nie? A tamten, ten bordowy, co go przygotowałem, będzie jeszcze ładniejszy. Tutaj kamień będzie miał z przodu. Także ładnie to wygląda. Zdjęcia są na fanpage'u. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. Pasowałoby jeszcze nam bramę otworzyć, ale to za chwilę. Jakoś słabo słyszę to, jest podgłośnie to. No, z takimi dźwiękami to można grać teraz. Aha. Jak to? Ja nic nie widzę, przez co to... Nie, tu jest chyba okej. Chyba jest okej, chyba. Dobra, otwórzmy sobie bramę. Tutaj okórki chodzą. Zaraz jajeczka będzie można pozbierać. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest to. Do otwierania bramy naszej pięknej, wspaniałej. I teraz tak, podczepmy sobie oczywiście... Co to jest? A, dobra, kosiareczkę. Dobrze, podjechałem. No, nie najgorzej. Przed rozpoczęciem jazdy podnieś stopkę. Tylko pytanie, jak się tą stopkę podnosi? Tak jest, na L. Tak mi się właśnie zdawało, że to na L się podnosiło, bo kiedyś się zastanawiałem na jakimś tam odcinku jeszcze z żółkiewki V5. Pamiętacie tą mapę? Większość osób ją pamięta pewnie, bo pobrań tej mapy było naprawdę dużo. I co za tym idzie? Pieniądze. Tak jest, o to chodzi, moi drodzy. Kasy też troszeczkę było. Znaczy wiadomo, że tam za młody to jest gówno, nie pieniądze, no ale można mówić, że były. Skręćmy sobie w lewo, tam jest jedyna nasza łąka. Znaczy tam mamy jeszcze kawałeczek łąki tam na górze, za polami, no ale na tamten kawałek nie będziemy jechać. No, nie potrzebujemy jak na razie. To oczywiście belki zebrane, trzeba będzie tutaj niedługo. Wow, tam, a nie, to nie belka. Myślałem, że to belka została. I teraz tak, jak to sobie obkosić? Myślę, że sobie pojedziemy o ten DO. Aby tutaj o drzewa nie zahaczyć i o płot. I czekajcie, to się... nie mam pojęcia, jak to się rozkłada. Łohoho. X-em? Tak, czy nie? O, widzicie, ale bajery. Na inny przycisk jednak się rozkłada to. Mamy... którą godzinę mamy? Mamy 1:40. Ogólnie taka pora jest najlepsza chyba do nagrywania. Elegancko wszystko się rusza. Włączona. Włączona i możemy sobie powoli jechać. Ojojoj, wolniej. Ale to są krzaki. Ohoho, ale one przenikają. Można było inaczej to zacząć. Od drogi, ale to i tak tą stronę trzeba było obkosić, to już wiadomo. Dookoła będziemy sobie jeździć, a potem to się poprawi. Najwyżej. No i powiem wam, że troszeczkę nam ten odcinek najprawdopodobniej zejdzie. Nie wiem, czy przyspieszonego tempa nie będziemy robić. Jak to idzie w ogóle? No, trochę zejdzie. Także w sumie sam nie wiem. Możemy sobie jeszcze jakiś tam przejaździk zrobić jeden. Bo na pewno nie będziecie mieli tego w całości pokazane, bo to jednak za długo schodzi. Jeszcze to kosienie, no taką kosiarką, no ale taką mamy, no, co wam poradzę. Taki budżet, taka kosiarka.
ta rotacyjna. Myślę, że teraz sobie możemy. Tego jeszcze nie, tam to sobie obkosimy z drugiej strony, to sobie też zostawimy. Ojojoj, ale tu deca, nie wiem czy tu, albo dobra, opuśćmy sobie już tutaj kosiareczkę. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale dobra, deca troszeczkę tylko. No tutaj już pojechaliśmy. Powiem wam, że lepiej jest czasem jeździć po tych po bokach tych dróg polnych, niż po samej drodze polnej, bo tu jest tak wyjeżdżone i takie doły się robią, że normalnie tragedia. No tu już możemy sobie zakręcać, w sumie tu drzewo jest, co będziemy musieli jakoś to ominąć. Potem się i tak to poprawi, wykosi. Żeby tutaj nie pognieść tej 60, no bo to już normalnie prawie zabytek jest. I tutaj widzimy o nasze pole. Jeszcze ściernisko po tym zostało, po rzepaku. Trzeba będzie tutaj gnój wywieźć, ale to może w następnym, nie, w następnym odcinku w sumie nie. Bo nie będzie czasu na to, ale gnój sobie wywieziemy. Niedługo sobie wywieziemy też i gnój. Albo gnojówkę, bo jeszcze nie było tej akcji na kanale chyba, nigdy. Nigdy w życiu nie było tej akcji na kanale. To by było coś, jakby taką gnojóweczkę sobie wywieźć, no nie? Nie, tu już dojeżdżamy do końca i myślę, że będziemy mieli przyspieszone tempo, to... Nie ma sensu po prostu tego kontynuować w dalszym stopniu. No i lecimy. Mało sobie w dzisiejszym odcinku pogadamy, ale myślę, że to nic nie szkodzi. Mamy jeszcze, no, naprawdę bardzo dużo odcinków z tej serii. Ja oczywiście, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, zamówiłem sobie już Windowsa, chociaż w sumie mogłem nie mówić. Mogłem mówić, że mam plany w zamówieniu Windowsa i kamerki, jeżeli chodzi o odcinki z LS-a. Na Minecrafcie już wam to mówiłem, ale nie macie jeszcze tego odcinka, jeszcze tego nie macie. Niedługo będzie, oczywiście, bo był nagrywany wczoraj, 31, dzisiaj mamy już pierwszy. Tak, 1 stycznia już mamy. Już mamy 2017 rok i to jest pierwszy film nagrany w 2017 roku. No i tu już mamy prawie skończone. Jeszcze nam zostało oczywiście o to, co tutaj nie dokończyliśmy. No i w sumie nagrywam te filmy, żeby wam i renderuję, żeby powrzucać wam już na zapas. Nie chodzi nawet o tą szkołę i o to wszystko, że nie będzie czasu, tylko
Chodzi o to, że o to chodzi. O co chodzi? No, chodzi o to, że jak będę sobie Windowsa tego instalował, wiadomo, jak on przyjdzie. Nie, jutro nie, bo jutro jest niedziela. Znaczy, dzisiaj jest niedziela w sumie, bo już jest druga. Tak, druga jest. Także jutro, jak przyjdzie w poniedziałek ten Windows i kamerka, no to będę, wiadomo, go instalował. Wiadomo, w poniedziałek najprawdopodobniej go nie będę instalował, bo jeszcze muszę sobie jutro pozrzucać te wszystkie pliki na pendrive'a, te najważniejsze. Mody i w ogóle, do serii save'y i w ogóle. No i potem będziemy się bawić w instalowanie tego. Nie wiem, czy będziecie mieli filmik z tego, na pewno unboxing postaram się wam nagrać, jeżeli będę miał do dyspozycji aparat. Jeżeli nie, no to wam tego najprawdopodobniej nie nagram, chociaż bym chciał z racji tego, że jest kamerka, już nie chodzi na to tego Windowsa. Czekajcie, dobra, złóż, chociaż nigdzie nie widziałem, żeby był unboxing Windowsa na tym, na polskim YouTubie. Ogólnie, może ze dwa filmy są z unboxingu dziesiątki box. No, chyba ludzie bardziej OEM kupują, bo tańsze, ale mniejsza o to. Także to raczej będziecie mieli nagrany unboxing dwóch tych oto rzeczy. Wracając do konkursu, które będą się zaczynały od 4000 subów. Bo na 4000 subów będziecie mieli naprawdę duże rzeczy. Filmy z kamerką, mapę. Na 4,5, do 4,5 raczej będą wszystkie mody już wydane. Na 4000 subów zacznie się LS17, naprawdę zawolistych modach. Na 4000 subów będzie konkurs, a do wygrania nie będą jakieś gówniane mody albo coś, tylko jakaś, nie wiem, myszka, klawiatura, coś w granicach około 100 zł, żeby była jakaś nagroda, albo dwie nagrody, żeby za stówkę były, to najwyżej jedna za 60, a druga za 40. Także coś fajnego się na pewno wymyśli. W sumie ja sobie jeszcze pojadę na to drugie pole. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, a ty oczywiście nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i polecić znajomym, no bo czemu by nie, brakuje jeszcze 900 subów do konkursu, do mapy, także myślę, że dojdziemy to, w tym roku na pewno do tego dojdziemy. Myślę, że fajnie było, jakbyś już w lutym mógł sobie wydać mapę i zacząć na spokojnie LS-a 17. Także ja się z wami żegnam, cześć. I'm looking like money, 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 money.